najpierw działaliśmy nieformalnie w latach 95-98 ubiegłego stulecia, że tak powiem, ponieważ wtedy w roku 95 poproszono mnie, żebym został prodziekanem na Wydziale do Spraw Nauki. I wtedy sobie pomyślałem, że warto by było takie koło utworzyć, bo na wydziale nie było. Na innych wydziałach istniały, to pamiętam. No i pierwsze 3 lata to pracowaliśmy nieformalnie. Po prostu głównie to byli moi dyplomanci, którzy pisali prace dyplomowe. Później bardzo aktywni dwaj studenci pomogli mi w rozwoju tego koła. Obecnie profesor Weindock, który jest przewodniczącym Rady Dyscypliny naszej naukowej na Wydziale, i dr Simon, który wyemigrował po doktoracie do Niemiec. To oni w zasadzie, powiem kolokwialnie, rozkręcili działalność tego koła. Koło naukowe przede wszystkim pokazuje, że można stosunkowo wcześnie zacząć robić pracę dyplomową. Miałem już takie przypadki, że namawiałem studentów, żeby skończyli pół roku studia wcześniej. I tak było na przykład u profesora Weindocka, inni. To jest takie moje, taka moja zachęta. Ci studenci wyjeżdżają i poznają się z innymi środowiskami. W szczególności kładłem nacisk na znajomość języków. W ramach tego koła naukowego Eledyn udało mi się stworzyć tego drona. Jest to dron, który jest potrzebny do Łasika Marsjańskiego, który jest stworzony przez koło naukowe Mikroprocek, i jest to łasik marsjański, który będzie stać w zawodach. No i w regulaminie po prostu jest określone, że musi być do tego dodatkowo dron. No i ja właśnie takiego drona stworzyłem. Sam zrobienie modelu, no zajęło mi to tak około tygodnia, także, ale siedziałem tak naprawdę po kilka godzin dziennie. No i jest to dron wydrukowany na drukarce 3D. Jest to materiał PETG. Nie jest to najlepszy materiał, ale jest to prototyp tak naprawdę, żeby zobaczyć, gdzie trzeba poprawić, gdzie trzeba popracować nad sztywnością, nad innymi aspektami. Aktualnie to jest tylko sam korpus i silniki. Nie ma tutaj elementów sterujących tym dronem, więc tego mu brakuje. Oczywiście będzie miał jeszcze zamontowaną kamerę, jakieś tam szczypce, no to co będzie potrzeba do zawodów, to będzie mieć jeszcze zamontowane. Priorytetem było sympozjum i dron. Jak widzimy, dron już powstał, jest jego pierwsza generacja. Aktualne projekty także to są przede wszystkim inżynierki albo odnowa klasycznych projektów takich jak lewitacja. W przyszłości mamy zamiar współpracować bardziej z KMI-TRPILI, z międzynarodowymi uczelniami i tak dalej, a też chcemy wystartować na zawodach. No, trochę tych planów jest, chcemy także rozwijać mniejsze projekty, bardziej rozpromować politechnikę w szkołach średnich, ale też ogólnie koło naukowe Eledyn jako to najstarsze, to pierwsze na naszym wydziale. To jest ten moment, w którym zgrupujemy się wszyscy i zaczniemy jakby starać się zarysować plan, jak to wszystko ma wyglądać. Wiadomo, nasz zarząd to są pierwszoroczniaki, my dopiero zaczęliśmy tak naprawdę studia i ten etap takiego wdrożenia już mamy za sobą, więc teraz skupimy się na tym, żeby rozwinąć Eledyna najbardziej jak to możliwe, czyli burza mózgów. W moim przypadku było to po prostu chęć nauki. Nauka jest naprawdę kluczową rolą w moim życiu i może to jest przede wszystkim motor napędowy dla ludzi, którzy idą do kół naukowych. Jeśli ktoś nie będzie chciał, no to nie zachęcimy go siłą, a jeśli ktoś ma zajawkę i chciałby to rozwijać, to naprawdę nie będzie potrzebował wielu argumentów.